sprawdzimy, ile tak naprawdę pali E34 2.0 benzyna. Kasujemy licznik. No, trochę ciulowo widać, ale po tym sprawdzimy. I tym autem daleko nie będę jeździł, będę jeździł tylko po mieście i do roboty. Jest full, więc sprawdzimy. Zatankowałem 64 litry za 76 funtów, prawie 77. Przejeżdżę 100 km, doleję znowu do odbicia pistoletu i taką czynność powtórzę, nie wiem, 2-3 razy. Zobaczymy, ile spali E34 520i. Jestem właśnie na CPN-ie, ponieważ zrobiłem 62 mile, 0.7, dokładnie jak jest 62,5, to jest równe 100 km, no to ja zrobiłem 100 km, tam 300 metrów, no wcześniej było 4.0, 4.1, no i to wychodzi 62 z kawałkiem. Idziemy tankować, zobaczymy, ile wejdzie. Właśnie pistolet mi odbił. Jest 13.6. Kasujemy znowu licznik. To nie jest 5, to jest 6, tylko są brakujące piksele. Patrzymy na to. Kasujemy licznik. Zatankowałem 13.6 litrów po zrobieniu pierwszych 100 km tylko w mieście. A miasto nie jest zakorkowane. To jest miasto Milton Keynes. Także możecie sobie zobaczyć dwupasmowe drogi wszędzie. Robimy jeszcze z dwa razy ten test i wyłonimy średnią. Kolejne 100 km przejechane, czyli 62,2 mili. Idziemy tankować. Tym razem zatankowałem 13 litrów, jeździłem z trochę wyższymi obrotami. Jeszcze zatankujemy z raz albo dwa dla pewności, ile tak naprawdę pali. I ostatni pomiar w naszym teście spalania BMW E34 2.0 w benzynie, 150 koni. 64,5 mili przejechane, to jest jakieś 101 km. I tym razem niespodzianka. Zatankowałem 12 litrów do odbicia pistoletu. Więc im wyższe obroty, tym mniej pali. Tym razem trzymałem tak koło 2,5-3,5. No i tyle pali z 95 roku E34 2.0 benzyna. Fajne autko. Szczególnie te przyciski, zegarek i te przełączniki. Szkoda, że nie ma radia oryginalnego. Także subskrybuj Moto UK.